Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. To będzie taki luźny vlog. To jest vlog, który nagrywam w lipcu. Natomiast wy go zobaczycie w sierpniu, dlatego że nie będę miała czasu, żeby, wiecie, wyedytować tego vloga przed wyjazdem do Polski, dlatego że za kilka dni lecę do Polski, także zobaczycie sobie go w sierpniu. I w tym vlogu po prostu pokażę wam jakieś ciekawe miejscówki, szczerze mówiąc nie wiem, co jeszcze będziemy robić. Na pewno powiem wam, co z koronawirusem, bo to na pewno was interesuje, także zapraszam na takiego luźnego hiszpańskiego vloga. No dobra, co z koronawirusem, bo bardzo wiele osób mnie pyta, jak się ma tutaj ta cała sytuacja w Hiszpanii. Powiem wam, że no niestety nie jest ciekawie, bo jest bardzo dużo przypadków znowu w Hiszpanii. Czekajcie, muszę sobie wziąć tak kamerę. Jest bardzo dużo przypadków w Hiszpanii, jeżeli chodzi o koronawirusa. No i niestety mamy jakby taki nawrót pandemii, ale powiem wam, że no w Polsce też jest dużo przypadków, z tego co czytałam chyba 600 dziennie przybywa, więc to nie jest tak, że tylko Hiszpania ma taką sytuację. To co jest martwiące, to to, że wiele krajów teraz wprowadza kwarantannę przymusową dla osób przybywających z Hiszpanii. Także miejmy nadzieję, że jak pojedziemy do Polski, to nie będzie tej kwarantanny, bo będziemy mieli spierdzielone wakacje, także miejmy nadzieję, że nie wprowadzą. No ale tak, sytuacja jest jaka jest. Rzeczywiście jest wiele przypadków koronawirusa. My tutaj w Hiszpanii bardzo przestrzegamy tych wszystkich nakazów, zakazów. Dalej nosimy maseczki, musimy nosić maseczki nawet jak idziemy na spacer, czy uprawiamy sport na dworze. Jest to bardzo, bardzo męczące, przez co wiele osób, co mnie wcale nie dziwi, rezygnuje ze swoich wakacji w Hiszpanii. Czy to z powodu kwarantanny, bo na przykład Wielka Brytania wprowadziła kwarantannę, wielu Brytyjczyków nie chce teraz przyjeżdżać na wakacje do Hiszpanii. Potem wiadomo, maseczki, jest ciepło, chcecie coś pozwiedzać, a musicie mieć po prostu maseczkę, więc no nie jest to, wiecie, takie bardzo, bardzo komfortowe. No miejmy nadzieję, że to się w końcu skończy i że już nigdy więcej nie usłyszymy słowa COVID albo koronawirus, bo ja już szczerze mówiąc jestem tym tematem bardzo, bardzo zmęczona. Teraz będę miała webinary. Tak, także jestem dzisiaj, wiecie, normalnie mam taki dzień, że robię bardzo dużo różnych rzeczy, ale potem jedziemy na plażę, dlatego was zabiorę ze sobą. Jedziemy na plażę, która nazywa się Cabo Pino i ach, jest to moja ulubiona plaża, co prawda jest to plaża dla nudystów, ale ja właśnie lubię takie plaże, także będzie fajnie, zobaczymy sobie zachód słońca, a teraz szykuję się do webinaru. Mamy potoczne słownictwo dzisiaj, takie właściwie obraźliwe słownictwo, także będzie ciekawie. Tak wyglądają, moi drodzy, webinary, które organizuję. Czekam na ludzi teraz, oni mnie będą widzieć przez kamerkę, a ja ich mogę czytać na czacie. Kocham swoją pracę, naprawdę uwielbiam przekazywać wiedzę, dużo uczę się mieszkając w Hiszpanii, nowych wyrażeń, mam stały kontakt z językiem. Cały czas poszerzam swoją wiedzę, dlatego nigdy nie brakuje mi tematów właśnie na te webinary, bo ktoś się kiedyś mnie zapytał, Ola, czy podczas takich lekcji online nie jest tak, że kiedyś ci zabraknie jakiegoś tematu? Kiedyś zabraknie ci tematu do nagrania na YouTube czy coś takiego? Nie, nigdy, dlatego że cały czas się uczę, cały czas poszerzam swoją wiedzę, dlatego kocham się tą swoją wiedzą dzielić z innymi. Jak mamy jeden czasownik w zdaniu, to oczywiście zawsze jest jedna opcja. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca.
deja de llorar y sécate esa lagrimilla de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Słuchajcie, woda jest po prostu super. Jest taka cieplutka. Szczególnie takie dni bardzo upalne, bo teraz mamy ostatnie, słuchajcie, mega upalne dni. Nie możemy w ogóle spać. Właśnie w takie upalne dni lubimy tutaj przyjechać sobie pod koniec dnia, popatrzeć na zachód słońca, wykąpać się, urzeźwić się i można wracać do domu spokojnie, spokojnie iść spać. A dzisiaj jest nowy dzień, no i zabieram Was do Michas. To jest dobra dla Was wiadomość, dlatego że pojedziecie ze mną. Jedziemy sobie tam po prostu na wycieczkę, zjeść tapas, tak po prostu pochodzić. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena. Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar, porque eres la cuna que me... A tutaj mamy słynne burro taxi. Oczywiście wiem, co pomyślicie, dlatego że wiele osób to krytykuje, ale tak naprawdę czytałam, że te zwierzęta mają się dość dobrze. Oczywiście nie będę się wypowiadać, czy to jest dobre, czy to jest złe. Natomiast tak, jest to pewnego rodzaju tradycja. Jestem pewna, że wiele osób tutaj już było i widzicie tego osła, na którego wszyscy zawsze chcą siąść i zrobić sobie potem zdjęcie. No zobaczcie, jak ten plac wygląda. Ile tutaj jest osób, ile tutaj jest turystów. No to jest coś niemożliwego. Pustki. Cisza i spokój. Tutaj macie od razu właśnie, gdzie jest ten osioł, macie parking za 1 euro, także polecam Wam. Po prostu się wchodzi tutaj, wchodzi, znaczy jedzie się windą w dół i po prostu macie na cały dzień 1 euro. Także polecamy Wam, bo czasami w Michas ciężko zaparkować, szczególnie jak są turyści, a 1 euro no to tak naprawdę nikogo nie zbawi. Często mnie pytacie o ten basen, który jest za mną. Zresztą teraz nie widzicie, bo taki efekt jest, jak to się mówi, rozmycia. Natomiast zaraz Wam go pokażę. Często na Instastory pokazuję Wam, że jestem na tym basenie i pytacie mnie, ile płacisz, ile musisz płacić za ten basen na godzinę, czy ile możesz tam chodzić, ile razy w ciągu dnia i tak dalej. Słuchajcie, ten basen jest już wliczony w Wasz czynsz. Nie zawsze tak w Hiszpanii jest. Czasami jest tak, że macie osobne do zapłaty i to jest tak zwane comunidad. Tu akurat my mamy to już wliczone w czynsz, więc nie płacę nic. Płacę za mieszkanie i to jest jakby wliczone już właśnie w mój czynsz. Ale tak jak mówię, wszystko zależy od osiedla. Nie wszystkie osiedla w Maladze mają baseny. Niektóre nie mają. To są takie normalne bloki. Niektóre mają więcej, mają korty tenisowe, mają saunę, mają siłownię, mają kryty basen, bo takie mieszkanie też widziałam z krytym basenem, czyli z takim basenem, jaki jest tutaj i skrytym basenem jeszcze dodatkowo. Ale pamiętajcie, że wtedy no, może być tak, że osobno płacicie za właśnie to comunidad, czyli za utrzymanie takiego osiedla. Czyli na przykład macie czynsz
nie wiem, płacicie 600 euro, albo tam 700, albo 800, zależy od mieszkania, plus dodatkowo stówka za utrzymanie osiedla. Mam nadzieję, że Wam to wyjaśniłam, a teraz Wam pokażę właśnie, co tutaj za mną jest. Solo por curiosidad te tengo que preguntar, si me dejas te lo vas a llevar. No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más. Prometí no volverlo a maltratar. Perdona, pero tengo mis motivos. Cześć moi drodzy, witam Was już z Polski. Tak, witam Was z Polski, jestem w Krakowie, pewnie rozpoznajecie to miejsce. Tak, także wszystko przebiegło bez problemów, nie mieliśmy kwarantanny, udało nam się. Dzisiaj co robię w Krakowie? Spotykam się z moimi widzami. Ogłosiłam spotkanie na Instagramie oraz na Facebooku. Zaraz powiecie, dlaczego nie ogłosiłam na YouTube, ale no wiecie, jest pandemia, nie chciałam za bardzo ogłaszać tego spotkania. Szczerze mówiąc, obawiałam się, że przyjdzie bardzo dużo osób. Dlatego kiedyś jeszcze zorganizuję takie spotkanie, ogłoszę, będę go promować i tak dalej, będę je promować. Natomiast dzisiaj chciałam się spotkać po prostu z ludźmi z Instagrama, z Facebooka. Chciałam, żeby to była taka mała grupka osób. Mam nadzieję, że tak będzie, że będzie mała grupka osób, bo wiecie, nie chcę jakichś takich tłumów w czasach pandemii. Także jestem w Krakowie. Zobaczymy, kto się tutaj zjawi. Przepięknie jest, jest tam z Jose, także nieliczni będą mogli Jose właśnie poznać. Dobra, moi drodzy, będę lecieć. Do usłyszenia, może za chwilę. Zobaczymy, czy uda mi się pokazać moich kursantów, moich klientów, moich widzów. Ado cosas conectado con hidrología? Psychologia. Si? Psychologia. Eres psicóloga. Psychologia? ¿Qué es lo que más te gustó de Málaga? Hello. Jak ci się podobało spotkanie? Na razie jeszcze trwa, ale jest super. Morzena? Super. Me encanta este reunión. Super. Michał? Fajnie, jest super. Pozdrawiamy. Znaczy talerze nie wszyscy zjedli. Ja nie zjadłam, jak widzicie. Pozdrówcie. Hello. Jose nie pokażemy, bo nie przyszliście, to nie możecie zobaczyć go. Straciliście fajną atmosferę, nie? Czemu Jose nie wie, co to jest kotlet schabowy? Jose nie wie, co to jest kotlet schabowy. Ale to jest golonka i mówi, pytam się, czy jadłeś kotlet, a on mówi, co to, to jest? Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos.